Hej, cześć, z tej strony Tario, chcę się z wami przywitać w naszej nowej serii. Na wstępie chcę wam powiedzieć, że seria ta będzie nazywać się Arkwent. I skąd Arkwent, co to jest i dlaczego? Widzicie, od jakiegoś czasu ludzie grają w Enderala, modyfikację do Skyrima, która wyszła jakiś czas temu, a całkiem niedawno, czy dawno, niedawno, bliski czas temu została zangielszczona. No więc ja chcę do was wyjść czymś innym, ale podobnym. Arkwent. Czym jest Arkwent? Arkwent jest również produkcją grupy moderskiej, chyba tak mogę nazwać, czy studiem, nie wiem, SurAI. Nie wiem, jak to się konkretnie wymawia, SurAI, czy SurAI, nie wiem, czy SurAI. Nie wiem. Jest to grupa niemiecka, która zrobiła modyfikację do serii The Elder Scrolls pod tytułem Arkwent, Nerim, A Fate's Edge oraz Enderal. Więc my startujemy z pierwszą częścią, Arkwent, do Morrowinda. Nie grałem jeszcze za bardzo w Arkwenda, widziałem tylko początek fabuły, ale postaram się trzymać zasad z Morrowinda, które według mnie są dobre i powinniśmy aplikować. I jeżeli się da radę, spróbuję zaaplikować tutaj i może nam wyjdzie całkiem niezła rozgrywka. Albo seria. No nic, ja was zapraszam. Już sobie rozpoczniemy, tylko zerknę sobie tutaj na moje ustawienia wideo. Okej, jakoś to wygląda. Teraz będzie dosyć głośne intro, na którym nie będę nic mówił. Może dam napisy, może nie. Zobaczymy. Więc przejdźmy do intra. Oczywiście loading z Morrowinda. Prezentuję modyfikację do The Elder Scrolls 3 Morrowind. Jest niestety bardzo głośne i nie mogę nic na to poradzić. Grę trochę ściszyłem, ale cóż. W grze są... czy nie, inaczej, źle. Wróć. Gra jest dubbingowana po angielsku. I cóż, zacznijmy naszą przygodę. Znaczy, po angielsku, co ja mówię? Po niemiecku, więc postaram się nie mówić w momencie, w którym mówią postacie. Dlatego zacznijmy naszą przygodę. Widzicie, wykorzystane zostały różne efekty z różnych innych modyfikacji, takich mniejszych paków, typu, nie wiem, dolatujące ptaki, mewy i tak dalej. Uważam, że to fajne dodatki są. Życzę ci dobrego poranka. Chciałem się tylko z tobą pożegnać. Szkoda, że musisz odejść. Biskup Derminus mówi, że chce ci coś dać, zanim opuścisz klasztor. Znajdziesz go na masie w kościele, czyli na samym dole, tam gdzie się odbywają uroczystości. Widzicie, naprawdę szczegóły w tym modzie to jest po prostu poezja. Naprawdę strasznie mi się podoba ta dbałość o szczegóły tutaj, spójrzcie na to. Mamy ptaki na dachach, pięknie po prostu.
Oczywiście Morrowind nie potrafił ciągnąć tych wszystkich szczegółów i niestety chodzi jak chodzi. Paul. Witaj, Tario. Skoro opuszczasz klasztor, myślę, że powinniśmy to uczcić w tawernie. Sagrim również tam przyjdzie. Okej, no to więc spotkajmy się tam. Zejdźmy więc do kościoła na dół. I tutaj NPC dają nam rady, takie jak wszyscy inni NPC w Morrowindzie tak naprawdę. Brat Amar mówi, że powinniśmy wykupywać pomieszczenia, najczęściej jak się da, i odpoczywać w nich. Siostra Filidia mówi, że powinniśmy szukać porad. Niestety za bardzo nie możemy tutaj z ludźmi obecnie porozmawiać. Ale porozmawiajmy z biskupem. I to jest właśnie dubbing po niemiecku. Trochę mi on przeszkadza. Es stimmt mich sehr traurig, doch auch ihr müsst jetzt euren eigenen Weg finden. Jetzt kommt mit, es gibt noch eines zu tun. Niestety nie mogę go pominąć, nie mogę się go pozbyć. Więc tutaj jesteś, więc nadszedł dzień, w którym musisz nas opuścić. To mnie zasmuca, ale jednakże nadszedł czas, żebyś znalazł lub znalazła swoją własną drogę. Chodź więc ze mną, jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić. Proszę, mamy flagi Cyrodiil ze Skyrim. Więc jesteśmy przy tej starej statule. Kiedy nas znaleziono wiele lat temu na plaży, w Mele, w tej miejscowości, zostaliśmy do niego przyniesieni. Pamięta, że mieliśmy na szyi amulet. Amulet. To złe słowo. Łańcuszek, na którym był pierścień. Trzymali go przy statule, więc należy do nas, powinniśmy go więc zabrać. Ok, tworzymy więc teraz naszą postać. Stworzymy sobie Alamara. Będziemy mieli średni pancerz, ciężki pancerz, długie ostrze i mistycyzm. Tutaj mamy elfa cienia. Zaklinanie, krótkie ostrza, łucznik i lekki pancerz. Nie wiem, na co się zdecyduję. Tak szczerze. Zdecydujemy się chyba na Alamana. Okej. Stworzymy sobie teraz właśnie klasę postaci. Nie wiem, na czym się skupić konkretnie, na walce czy nie. Jednakże myślę, że skupimy się akurat na tym. Siła, inteligencja zwiększa naszą punkty many. Albo willpower, ale skupmy się na inteligencji, weźmiemy sobie walkę jako specjalizację. I teraz tak, weźmy sobie coś, co nam będzie najbardziej potrzebne. Będziemy mieli dosyć dużo wytrzymałości, więc nie będziemy potrzebowali włóczni, żeby móc sobie zwiększać te umiejętności. Weźmiemy sobie długie ostrze, czytałem, że podobno jest dobre tutaj. Już musiałem się po prostu zaspoilerować. Nie wiem, czy skupimy się na ciężkim, czy lekkim, czy średnim pancerzu. Wiem, że w zwykłej grze lekki pancerz był słaby, średni pancerz był dobry, ale był ciężki do znalezienia. Nie wiem, jak będzie tutaj, dlatego pójdziemy po prostu w ciężki pancerz i tyle. Chociaż szczerze nie jestem pewien. Wiecie co? Pójdźmy w średni pancerz. Tak będzie najlepiej. Myślę, że to wystarczy. Drugą broń by się przydało nam wziąć teraz, ale zanim to zrobimy, weźmiemy sobie coś jeszcze z magii. Destrukcję. Druga broń. Nie jestem za bardzo do niej przekonany. Ale myślę, że powinniśmy się skupić na broni krótkiej w tym wypadku. Dobrze, więc mamy tak. Długie ostrze, średni pancerz, przywrócenie, destrukcja. Co jeszcze? Przywrócenie. I tu mamy jeszcze broń obuchową. Zastanawiam się, wziąć broń obuchową, czy może topory. To jest ciekawe. Ale szczerze, potrzebujemy czegoś, co pozwoli nam zwiększać nasz atrybut szybkości.
albo i zręczności. Chociaż nie wiem, czy nam się to uda. Szybkość może się nam bardzo przydać, dlatego weźmiemy sobie krótkie ostrze, na wszelki wypadek. Jako dodatkowe umiejętności weźmiemy sobie alchemię, naprawianie pancerzy, akrobatykę, atletykę, bo czemu nie? No i właściwie zostało nam przywoływanie. Przywoływanie możemy sobie wziąć jako dodatkową umiejętność, być może coś ciekawego przywołamy w przyszłości. Myślę, że to mamy gotowe, mamy klasę poszukiwacza przygód. Teraz wybierzemy sobie znak zodiaku, tak jak w Morrowindzie. Mamy Atronacha, nie mamy regeneracji many w ten sposób w ogóle. W zwykłej grze bardzo lubiłem znak damy, ponieważ dodaje nam 25 do osobowości i 25 do wytrzymałości, przez co będziemy mieli jej bardzo dużo na sam start. Nie będziemy musieli jej jakoś szczególnie zwiększać. No i mamy dosyć ładne statystyki, bym powiedział. No, pomijam tą śmieszną sytuację, gdzie mam 15 akrobatyki i 15 alchemii. Mogłem wziąć mistycyzm. Tak się zastanawiam właśnie. Czy aby nie wymienić alchemii na mistycyzm? Bo alchemia zawsze można wyskilować u kogoś. Wiecie co? Wymienię ją. Wymienię sobie alchemię na mistycyzm, bo tutaj może on znaczyć coś więcej. Spróbujemy w każdym razie. Alchemia najwyżej wyskilujemy sobie później. Okej. Weźmy więc pierścień. Mamy pierścień, mamy już naprawdę 105 osobowości. Jestem ciekaw, jak długo będziemy go mieli. Więc nadszedł ten moment, w którym musimy się z nimi rozstać. Zostawmy to, on się nie lubi żegnać, więc... byśmy go nie zapomnieli, prosi. Wyjdźmy tymi drzwiami. Okej. Więc wychodzimy. I tak jak opuściliśmy klasztor, udaliśmy się do miasta, gdzie też znaleźliśmy apartament na poddaszu z pracą u starego rybaka Gredarga. Tego wieczora, tak jak obiecaliśmy, spotkamy się z Paulem oraz Sagrimem w tawernie. Właśnie powiem wam szczerze, że to jest właśnie to, co lubię w Morrowindzie i w tym, co robią gracze, ponieważ sami gracze potrafią stworzyć fajne opowieści i fajnie je rozwijać. Właśnie to jest coś, co naprawdę lubię w modyfikacjach. Gdzie mamy tutaj rozwiniętą opowieść, mamy cutscenki, to jest naprawdę wspaniałe. Jak widzicie, są tutaj naprawdę użyte asety z Morrowind Coma Live, z tego co pamiętam. Które naprawdę dodaje bardzo dużą ilość rzeczy do tavern w samej grze, w samym Morrowindzie. I tutaj widzę, że też z tego korzystali. I bardzo dobrze! Więc pijemy tutaj z naszymi przyjaciółmi, jak widać są już nieźle wstawieni. Tralala, jak dużo chcesz jeszcze, jak dużo piliśmy? Mój syn jest. Okej, jak dużo wypiliśmy? Wystarczająco. Potrzebuję więcej. Ja więc nie chcę. Okej, więc co chcę, byśmy przynieśli kolejne piwa? No dobra. Po trzech kolejnych czujemy się już dziwnie. Ale ktoś tu nadchodzi. Czy jesteś Tario? Szukałem cię. Sagrim, kim jestem? O Boże, jesteś pijany. Tylko trochę. Jeśli cię znajdą, łatwo sobie z tobą poradzę. Musimy stąd odejść jak najszybciej. Czemu? Muszę najpierw zabrać moje kotki. Tak. Chodź ze mną. Nie mamy czasu. Więc ten tajemniczy jegomość zabrał nas do jakiegoś mieszkania w porcie. Posłaniec mówi, że dotarliśmy do mojego pomieszczenia, do mojego domu bezpiecznie. Odpocznij. Mamy przed sobą długą podróż, ale jesteś zbyt pijany, by coś, cokolwiek inteligentnie omówić. I w tym oto momencie ja się z wami pożegnam. Tym drobnym wstępem do historii, jaki tutaj rozpoczęliśmy. I przywitam się
z wami w następnej części, w której to też prześpimy się i ruszymy dalej z naszą fabułą. Cześć!